Witam w misji 19. Zderzenie potęg. Naszpikuj wielką bestię kulami przeznaczenia. Nie wiem, jak wy uważacie, ale dla mnie sam tytuł, no, przede wszystkim podtytuł mówi, że chyba zbliżamy się ku końcowi przygody. A w związku z tym trzeba się wyposażyć, chociaż na niewiele nas stać, ale gwiazda życia. I może niebieską sferę? Co wy na to? Ta, niebieską sferę zakupimy. Pierwszy raz. I na tym kończą się nasze zakupy. I możemy iść naprzód, dalej zwiedzać piekło. Czyli jednak nie jesteśmy tu sami. Inni goście też tu są. No, chyba że to są gospodarze danej domeny. Mają bardzo szybki atak, gdy nacierają. Tylko że z tego co widziałem, oni spod wody chyba wyskoczyli. Właśnie. Wyskakują spod wody i tak zarówno mogą nadcierać na nas, jak i atakować bezpośrednio. Chyba ten bezpośredni atak jest bardziej groźniejszy i szybszy. No, ale nie lekceważmy ich. Ach, ten dźwięk, gdy ich kroimy. No ale, jak widzicie, gdy na nas nacierają, to wystarczy zrobić taki... no, atak, zaatakować ich, zamiast uciekać. I padają od razu. Tamte jest od nich silniejszy. Powinni to wyczuć, no. Skoro mimo wszystko i tak chcą z nami walczyć. Ja tam... nie mam nic przeciwko. O... zanim padł, ukąsił nas, no. Ups. Zniszczyłem nagrobek. Chyba pójdę do piekła. A, przepraszam bardzo. Już jesteśmy w piekle. Ciekawe, może coś znajdziemy. Prócz czerwonych sfer. Ten jest za daleko, tak jakby za niewidzialną barierą. O, jeszcze ten. Też tylko czerwona sfera. Nic poza nią. Tutaj nie ma. Nie ma nic. Dobra, to idziemy za lustro. Zobaczymy, co dalej nas czeka. A widzę. Zobaczcie. Przy tym... aha. A jednak nie, to się... to znika. Ale widzicie, nie widzę siebie. Nie widzimy ich także. Treść tworzy wizję, wizja niszczy treść. Zaraz tam się coś świeciło. Cholera, cholera. Aha! I nie mogę ich bezpośrednio atakować. Świetnie, 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 świetnie. Ale coś kojarzę ten właśnie etap gry. Odrobinę. Tylko, że tu... właśnie, ich nie możemy atakować, a możemy atakować to lustro, które się świeci na inny kolor. Ale co w związku z tym? Właśnie. Się nie rozwala. I znika za szybko. Cholera. Dobra. Aha, wystarczy rozwalić lustro, a wtedy demony giną. Teraz jest ich trzech.
Tylko ej, zaraz, jeżeli mam rozwalić wszystkie lustra i za każdym razem będzie o jednego więcej, no to chyba bez przesady, sorry. Ale nie na to się pisałem, idąc do piekła. No, następny, proszę. No jednak nie, jednak tylko dwie fale. I możemy iść dalej. Powstrzymasz to błędne koło, zaginając przestrzeń i czas. Zdaje się, że mogę tutaj coś włożyć. A na innych nic nie ma? Nie, nic, tylko jedna gwiazda życia była. Dobra, idziemy. Czyli mam już dwie gwiazdy życia. L, czyli te duże. A, to dobrze. Cholera, nie dali mi zakręcić się na mieczu. Gdybyśmy to zrobili, to prawdopodobnie byśmy ich złapali bez problemu. Że tacy wytrzymali są. Aha, jeszcze kosami rzucają nas. Fantastycznie. To są No, tym razem ciebie zobaczyłem, koleś. Nie, tym razem. Fajnie, no. W czasie, kiedy ich atakuje, to on sobie w ziemię ucieka. Tak. Jasne. Mam cię. No, ostatni zostałeś. Nikt tobie już nie pomoże. Ostra jazda. A może... Czysty styl, proszę państwa. Udało się. Pomyślałem, że jeszcze żyję. No nie... Czerwone sfery zniknęły. Nie, jeszcze nie zniknęły. A jednak zniknęły. A tutaj mamy Samsara. Rzeźba przedstawiająca kontinuum czasoprzestrzenne. No, bla, bla, bla. Idziemy dalej. Kolejne lustro, czyli nas z powrotem zaprowadzi raczej. A jednak nie, ale za to mamy zieloną sferę. Czyli stąd pójdziemy znowu tu. Tak, właśnie. A tutaj już jesteśmy z powrotem. Wkładam, jak zwykle, jakąś rzeźbę, jakiś przedmiot i... Teraz chyba idziemy do przodu. Już nie będziemy kręcić się w koło. Oko Saurona! Wciąż tam jest, wciąż się na nas patrzy. Posąg bogów. A do tego brama, która nas zaprowadzi do nie wiadomo gdzie. Ale ja podejrzewam, że to już chyba koniec. Aha. Nie wspominałem o tym, ale jest jeszcze jeden filmik, który widziałem w folderze podczas walki z ostatnim bossem, prawda? Zaraz zobaczymy, czy to on. Jeżeli to... Tak, to ta lokacja. Będę musiał znowu wyłączyć Frapsa i włączyć ponownie, więc możliwe, że znowu będzie jakiś problem z dźwiękiem, że nie będzie tego dźwięku. Ale miejmy nadzieję, że nie. I że w odpowiednim momencie nacisnę. Stick your nose in other family's business. Come on, dude. Don't you have any hobbies? Dobra. To coś chyba brzydkiego będzie, bo Dante przestał się uśmiechać. Okej. Mamy dużo żółtych tych sfer, więc sądzę,
że na razie niczego nie będę wykorzystywał, żadnych gwiazd życia i zobaczymy, co to będzie. Jakiś jego słaby punkt może znajdziemy. Może to oko? To jest jego słaby punkt. On się zbliża do tego, do środka chyba. Chce uciekać? Nie pozwól... Aha, jednak nie potrzebuje środka, żeby uciec. Swoje dzieciaki chyba na nas wypuści. To nie jest sprawiedliwe. Kurczę, ilu ich jest? Jak ich atakować? Żeby padły. No, chodź tu, stary gnoju. Brzydki ty. Cholero. Cholerna. Dobra. Wyżyłem się trochę w słownictwie, teraz możemy z nim siedzieć. No to przez te szkarady cholerne. Tak w kółko mnie wzięły i co? I, no i jak je rozwalić? No jeszcze on, musi na nas plunąć, walnąć, cokolwiek. No właśnie. Żebym mógł uciec chociaż na to. Wskoczyć, czy coś. Tak jak mówiłem, najpierw sprawdzimy, jakie ma słabe punkty, ale... Warto. Dobra. Huk z tym. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Mamy wodę świeconą. Ale na razie nie. Jeszcze ma za dużo życia, tak mi się wydaje. No. Padaj, chamie! Aha, przerywnik w trakcie walki z bossem. Virgil. W to nie wątpimy. Od razu wiedzieliśmy, że nie przybywasz tutaj, żeby nam pomóc. Oddał mu rękę, no co to jest? Normalnie, to lubię. W końcu bracia razem lecą na niego, na wspólnego wroga. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Lecimy, jazda! Bratobójcza walka. Pokaż Arkhamowi prawdziwe oblicze synów Spardy. Virgil będzie słuchał Dantego, ale będzie też nadal walczył w swoim specjalnym stylu. Naciśnij szary, by przywołać Virgila. Nie możesz zmienić się w demona, kiedy Virgil walczy u twojego boku.
Aha, nie, czyli czwórką nie możemy atakować, możemy normalnie, w normalny sposób pracować. Zwykłe ataki. Po tym jak rozwalimy te stado, pomóż Sergi rozwalić. Już tylko trzech? Dobra. Znowu możemy go... No i zobaczymy jak to pójdzie. Chyba jednak... bez ryzyka. Znowu jakiś atak. Cholera, znowu one. Bez demonicznej mocy trochę nas rozwalają. Virgin Punch, no cholera, nie odwracaj się od nich. No i co to za atak? Classy for someone's dying words. W tym przypadku chyba nie muszę wam tłumaczyć, co się stało, dlaczego nie ma dźwięku. Po prostu... no, spóźniłem się. Nie wyłączyłem w odpowiednim momencie tego filmiku, który przed chwilą oglądaliście. Ale na szczęście to jest jedynie... ocena misji. Końcowa ocena, więc nic nie straciliście. W każdym razie teraz zapraszam na kolejny filmik przed zakończeniem tego odcinka.
How could I? I shall become a god. No one here can stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait, please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! I wasn't gonna cry.